Cześć, z tej strony Agaspi119, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, jakim jest Phantom Menace Army 3, gdzie ekipa Gwajs grała jako ukraińscy obrońcy lotniska w Donbasie w 2014 roku. Tak mówię konkretnie, o co chodzi, żeby nie było, że jest wojna na Ukrainie i przez to robię coś w armii związanego z tym, bo według mnie nie wypada, jeżeli coś jest świeżego. Takiego bardzo świeżego i tuż za granicą. A mówiąc dalej, ekipa poradziła sobie z obroną. Zobaczcie, jak to będzie. Pamiętajcie, film już jutro. Wszystkie niewychwycone momenty przeze mnie wychwycicie wy. Więc miłego oglądania. Oby film wam się podobał. Pamiętajcie o lajkowaniu, subskrypcji oraz polecaniu filmu innym. To wspiera rozwój kanału, a jesteśmy na dobrej drodze do wbicia 400 subów. Może jeszcze do końca roku się uda. Myślę, że tak. Stał miesiąc. Zobaczymy. Miłego oglądania. Domową. Bolonagę. Bolonagę. Pokak nagę. Dobrze, chciałbyś? Ale musisz zapłacić. Ja pierdolnikowo, ty proszę nie mów mi o pokazaniu knagi, okej? Okay? Baku, masz dosyć wstydliwą na łapce historię. Wciągałeś się. Nie, zobaczyłem coś, co by mnie, co chcę wrócić z pamięci. Co? Miałem podobnie z Blackiem. Zostaje usunięty i zastąpiony. Dlaczego? Ja wziąłem zachowcę! Kiedy? Chuja! Patrz na ten, na czat! Ja! I chuja! Totalnie działo, klik! Patrz na czat, Gaspi, bo już bierzemy czat na patrz. Ty nie patrzysz, zapisałem Black. Się na tego. Takiego skarby kochane, no? To moje maluśkie. Ale wiesz, że ty masz też bana z panem masterem, kurwa, na pojazd całkowity. Nie mam bana. Ja. Pierdolisz głupoty. Ja mam bana na stanie na wieżyce. Kurwa. Pojazdu, kurwa. Ja mam bana na stanie na wieżyce, kurwa. Co ty masz za mnie? No, te lata sobie wiesz, Pejdzie na siedzieć w pojazdzie jak ale dupa w pisaniu. Ale ty się pierdoliłeś we mnie chyba. Czy który kurwa? No to wcale nie jest tak, że Matiko się wpierdolił autem w auto i one wybuchły. Dlaczego on nie ma bana na pojazdzie? Matiko ma zakaz jako prowadzenie samochodu. Ale mi chodzi o załogę pojazdu, bo jeśli jest ty i Black jesteś w jednym pojeździe, to Black odpierdala i kurwa zaczyna jako załoga pojazdu czyścić budynki, a ty kurwa latasz po trupach zbierając szpej, żeby być zajebistym kurwa kierowcą wozu, który wybiega z tubą jak jest kontakt, zamiast wozem jechać. Ej kurwa, ja ci dam, chuj, nie. No, co to kurwa za jakieś krzyki demonów? No u ciebie kurwa. No nie u mnie kurwa, bo u mnie się nikt nie odzywa. Nie kurwa. Kurwa ty. Kurwa ty. No. Mam chyba wiadomości takie, że chyba ktoś za świata przyjadł mikrofon, ktoś z nami skontaktować. A nie, to u hrabi dziś krzyczą. Tak, kurwa, na snapie patrzy, co się odpierdala. A u hrabi jest... Kurwa, na mikrofonie. Zombiaki, kurwa. Ja mnie zszatan, szykuj dupę. Ta, powtórka kurwa z szukania Jacka. Jak chuj. Dostajesz zawału od ambientu mapy, nie żeby co. Wiem. Dobra, mam jednak coś lepszego niż kanapkę. Znalazłem kurwa ciastko duo z Lidla. Dobra. Jebany. Mówisz kanapka. Mówisz, że masz coś lepszego niż kanapka, a tymczasem moja głowa kanapa? Ale by moje było kanapę. No. Taką z nóżkami, nie? Kurwa, ale taką z Ikei, a nie z jakiegoś... Każdy chce śpiewać? No. Ja proponuję zacząć, póki jeszcze mamy jakąkolwiek kurwa psychikę, bo niektórym już odpierdala. Nie, bo jak ja słucham, jak ktoś kogoś wyzywa, to ja dopowiadam jeszcze swoje. A jak ciebie wyzywają, no. To się wkurwiasz. Ja to napierdalam jeszcze dwa razy gorszą ripostę. Gorszą dla mnie, czy dla ciebie? Dla nie niego myślisz, oczywiście. Dla przeciwnika. Dla przeciwnika. Hello? O, ludzie, mam Pikachu na magazynku, ale fajnie. Przeciw się, Pikachu, a ja wierdolę. Ale fajną masz broń, stary. Najlepsza broń na świecie. O chuj, Pikachu. Chuj. Jaki fajny, z miniganem. Kurwa. To na pewno. Jeszcze brakuje tego, nie? Że żeby tutaj koło tego działa były te pociski z napisami, typu nie wiem, jebać Putina czy coś. O, to by było fajne. Spoko, mam 20 magazynków, powinno wystarczyć.
Ten, co kurwa, idzie na 10-letnią wojnę. Dobra, ale nie czekam. Ten, który wziął granat, testuje to. Mam coś się nie wie. Gaz. Co? Nie, nie wtykaj chuja w bezpieczniki! Co? Chciałem już, dobra. Oskar, dawaj. O kurwa, nie odzywa się. O, dobra, żyjesz. Oskar, Oskar. Rodrigu, nie wsadzaj więcej chuja. Czekaj, powiedz coś. Mówię coś. Czy jest Japończykiem? Mi się wydaje, że on wygląda jak talib. Nie, on ma tylko arafatkę. Czy nie, ten szalik. To, że ma arafatkę sprawia, że wygląda dla mnie jak talib. Wszyscy albo jak Japończyk. Banzai to Tsugeki. Ale przecież ile ci szanuje? Ja czekam, aż będziemy Włochami, żebym mógł powiedzieć Donne mama es chujo chita. Albo Burdella bum bum. To spiri? To Kirby wygląda, że... A są tam jakieś miny? Ej, on odgrzywam się. No nie, to masz wykrzywione, jakbyś, nie wiem, cytrynę zjadł. Już ci powiem. Ja pierdolę. Czy w ogóle są jakieś miny gdzieś na tym obiekcie, czy co? Myślę, że dawałem parę min, ale gdzie to nie pamiętam. Czekaj. Już lata, kurwa. Już się na mnie wspiął. Ty, ale ty w ogóle muszę ci pogratulować. Kurwa, już próbuję cię dosiąść. Ale co? Oskar, ewidentnie jesteś obiektem. No tutaj te przedpole całe. A, dziękuję. No patrz, kurwa, dasz chwilę, tylko już ci ludzie wchodzą na głowę, no ja pierdolę. O, czekaj, nie ruszaj się, zrobisz mi wieżę. Dobra. Jak któremuś nogi połamie, to nie łatam. A, jednak na ziemi stoję, dobra. Kurwa, nie mam zwinowanego tego do skakania. Co ty, kurwa, ty skłamiesz sobie nogę? Kurwa, i spadłem. O! Biedny lodowiec. Chodzą mi na głowę, ja pierdolę. Pozwoliłem sobie. Pamiętaj, nie masz ust, to nie masz włosów. Nie! Tu stary na nim byłem, poczekaj. Zdjęcia wam robię. To będzie ta dokumentacja techniczna czy coś. Co by się stało? Kurwa, leżysz. Kurwa, skoczyłem i się położyłem. To ja tak randomowo. Dobra. Co jest, kurwa? Co jest? Aha, żeby jechać rowerem, muszę włączyć silnik. Tak. Musisz nałożyć łańcuch. Ja pierdolę. Są jeszcze motocykle, oczywiście. No to też fajnie wygląda, ja pierdolę. To jest gang rowerowy. Czy nie ma BMX-ów, nie da się robić czarnych na dzielnicy, ale... Kurwa, szkoda, a chciałem pościelać. Można zrobić dywizje rowerowe, faktycznie. Możesz mnie, kurwa, nie popychać. To chcę przejechać. Teraz strzelanie do katek. Wirusy? Plecy? O kurwa, co to? Jesteś kurwa debilem. Wirusy. O ja pierdolę. Niemożebne. Tu, niemożliwe. Spadłem z rowerka. Gaski, możesz zrespić nowy rower, bo tak trochę mi się rozjebał. A nie zrespić nowego roweru, biegnij na piechotę. Albo do Blaka na bagażnik. Ale mój rower nie działa. Psycha. Jest! Przyszedł! Jeś! Wrócił! Jest! To wrócił! Nareszcie. Kuwa, słyszysz mnie? Słyszę cię! Kuwa, widzisz mnie? Widzę cię! Widzę. Działa! Cały łeb! Machu! Patrz, debil! Debil. Za tej wiochy na naszą stronę. Jadę z dowództwa, złe wiadomości! Skończyły się zapasy wody! Dobra. Słuchajcie, panowie. No. Jak nie spierdolicie tej misji, to średnia hawajska dla każdego. Ja mam pytanie, teraz ja. Ta jest. Bo tam widziałem, o, nie, tam, widziałem taką armatę, z tego strzelać będziemy.
tak sobie w głowę. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Żołnierz dziwnie się czuje, kiedy chętnie mówisz. Mam pytanie. Mówić ustami, jakie? A nie dupu. Gdzie z hawajską popierdoliło? Co się kurwa myśleć? Ja pierdolę. Ej, hrabia, patrz, debil. Chciałbym tylko zauważyć, że Master T135 nie lubi średniej hawajskiej. Zabijmy go. Gadał. Panie hrabio. Kurwa, strzelają wszędzie. To już! Już! Już? Kurwa, nie to. Co ty odpierdalać? Łatam się. Ogłuchłem. Kurwa, autofamo. Ty. Chciałem zabrać się z półki roda. To jest trochę kurwa. Tam napierdalaj! Stop! No widzisz, bardziej mi rozjebało, jak mnie kurde ktoś zaszedł i z hełmem naszym mundurem i takie, to co, strzelamy do nich. Nie, to nie było tak, jak ty myślisz. To było tak, że ja podbiegłem jako normalny kurwa separatysta, zacząłem obok was strzelać w stronę, którą wy strzelaliście, czyli teoretycznie do swoich, tylko gdzieś tam kurwa w powietrze, po czym Mako na mnie spojrzał, poszedł w pizdu. I ja mówię, o, ale fajne zwłoki. I przebrałem się za rodowca. Ja pierdzielę. Dodo, to ty? I tak potem, dawaj, napierdalaj do nich, krzyczę do Maka. On, gdzie? Tam! Napierdala, kurwa, gdzie pokazuje.
Ja najprzyjemniej przez chwilę miałem, tak już ogarnął o co chodzi, bo widzę jakiś Jan coś tam skończył ci cel, ja. Co? I jaki kurwa Jan? Dostał heada. I Rodo potem ogarnął, bo coś się odjebało też. Nie, bo Rodo tak strzeliłem ci w łeb, odwróciłem się do Roda, a Rodo tak na mnie patrzy i my zacząłem strzelać w nogi jeszcze wcześniej. Tradycji stało się zadość. Witam was znowu, ja tutaj z tej strony Gaspi119. Witam was pod koniec tego koopa, ponieważ nie koopa, tylko fajny moment, ponieważ no, materiał nie był za długi. Jeszcze mogę sobie chwilę pogadać, popierdolić, jak to ktoś mówi. Dziękuję wam jeszcze raz za obejrzenie. Myślę, że podobał wam się film. Nie było tutaj zbyt dużo śmiesznych akcji, bo to była jednak misja obronna. Ciężko było stworzyć coś śmiesznego, w sensie dopóki oni sami nie zbłaźnili się na wideo, to wtedy nie mogłem żadnej ciekawego ujęcia złapać. 3 godziny przeleciane. Film stworzony. Jutro widzicie główny koop. Jeżeli coś wychwycicie, czego ja nie zauważyłem, dajcie znać w komentarzu. No a co? Nie zapomnijcie łapce w górze, komentarzu, subskrypcji oraz polecenia kanału. No i cześć, do widzenia.